No i ostatnia zasada, ale nie najmniej ważna. Podróżuj, odkrywaj, testuj, sprawdzaj i to mam na myśli po prostu wszystko. Naprawdę, podróżowanie i zwiedzanie innych krajów, innych kultur, innego mindsetu, podejścia do pewnych rzeczy, naprawdę tak otwiera horyzonty, tak otwiera głowę i oczy na różne tematy. Jeśli nie wiesz, czym chcesz się zajmować w życiu, jesteś na takim etapie przykładowo, kiedy dopiero jeszcze sprawdzasz te właśnie wszystkie rzeczy, to testuj. Najzwyczajniej w świecie sprawdź właśnie e-commerce, sprawdź marketing w internecie, sprawdź być może jakieś inne branże, tak? Czy to kryptowaluty, czy nawet te flipowania, o których wcześniej mówiłem. Naprawdę sposobów na zarabianie w internecie i ogólnie w dzisiejszych czasach jest mnóstwo.